Tłumy, proszę Państwa, różnych wycieczek, no ale oni się cieszą, bo oni tu nigdy nie byli. Oni, ja rozumiem, proszę Państwa, ale jak ja tu jestem codziennie, jak ja tu znam na wylot tę Warszawę, proszę Państwa, w szczegółach najmniejszych. No i ten drugi budyneczek, Dom Literatury, który podpadł, bo to co zdziadziało, to zdziadziało, no ale ten Dom Kultury to zdziadział jako pierwszy. To był taki lekarz, ginekolog przychodził i przez tą czerwoną Zośkę, to jego nie chcieli na ten bankiecik, na jedno winko wpuścić. Ja mówię, a cóż to jest jedno winko, czyżby te dziady katolickie już tak na Mazowszu, jako mazowieckie, jako polskie, jako papieskie, tak zdziadziały, żeby na, ale to na winko nie miały, ale to wiecie Państwo, to lekarz, ginekolog, był piękny Leszek, jak on tam się nazywał, który nawet na morze nie zdążył pojechać. Piękny artykuł był o tym Leszku, ginekologu, któremu na łóżku ktoś umarł i on miał problemy przez całe życie. Jakaś kobieta może rodziła, może w ciąży źle była, może z kimś, może z Breżniewem, może ze Stalinem, może z kimś takim feralnym, Stadion Narodowy, proszę Państwa. No i Anna, która się sypie.